Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Witam Was w najnowszym koszykarskim magazynie w PZ Book TV. Będziemy się spotykali średnio raz na dwa tygodnie i w ramach naszego magazynu będziemy Wam pokazywali najfajniejsze typy, które możecie znaleźć na stronie PZ Book. Dzisiaj jesteśmy w trakcie Mistrzostw Świata w koszykówce w Chinach i mamy dla Was trzy typy na mecze, które zostaną rozegrane w najbliższy piątek. Pierwszy jest ten, który jest na najbliższy sercu, czyli rywalizacja pomiędzy Polską a Rosją. Polacy mają za sobą świetną pierwszą rundę, w której wygrali trzy spotkania, odprawili Chińczyków, Wenezuelczyków i Wybrzeże Kości Słoniowej i czeka ich teraz bardzo ważne starcie, które może dać już nam awans do najlepszej ósemki turnieju. Rywalem jest Rosja i zgodnie z typami na stronie pzbook.pl niestety to Rosja jest faworytem tego spotkania. Niemniej jednak jest wiele elementów, które świadczą o tym, że to my możemy to spotkanie wygrać. Po pierwsze, Rosjanie nie są w najmocniejszym składzie. Timofiej Mozgow nie przyjechał z NBA, a Aleksiej Szwed nabawił się kontuzji przed mistrzostwami i w nich nie gra. Rosjanie mimo tego nieźle sobie poradzili w grupie, wygrywając dwa spotkania, ale wydaje się, że jeśli mamy ich ugryźć, to właśnie teraz. 4 lata temu, kiedy był Eurobasket, mieliśmy podobną sytuację i wtedy udało nam się ich pokonać. Dlaczego więc nie zrobić tego tym razem? Mimo zatem faktu, że to Rosjanie są faworytami i na nich jest lepszy kurs, my radzimy Wam postawić na Polskę. Drugi kurs, który chcemy Wam dzisiaj przybliżyć, to rywalizacja pomiędzy Serbią a Portoryko. Oba zespoły mają za sobą udaną pierwszą grupę. Serbowie udowodnili, że są jednym z faworytów całego turnieju, natomiast Portoryko skutecznie powalczyło o awans do najlepszej szesnastki turnieju. Obie drużyny cofują się nastawieniem na ofensywę. Serbowie rzucają jak na razie ponad 107 punktów w każdym spotkaniu, a Portorykańczycy też sobie nieźle radzą, rzucając blisko 80. To sprawia, że bardzo chętnie Wam pokażemy linię punktów na to spotkanie. Wynosi ona 165,5 i jesteśmy zdecydowanie pewni, że obie drużyny postawią na atak i zdecydowanie przekroczą tę linię. Portorykańczycy bowiem nie mają innego wyjścia, jak spróbować grać szybko, jak spróbować zdobywać jak najwięcej punktów i tylko i wyłącznie w ten sposób pokonać Serbów, dlatego ten nasz typ. Ostatni typ, który dla Was dzisiaj mamy, to rywalizacja Tunezji z Filipinami. Jest ona o tyle istotna, że Tunezja walczy w korespondencyjnym pojedynku z Nigerią i z Wybrzeżem Kości Słoniowej o jak najwyższe miejsce drużyn afrykańskich. Nagrodą za zajęcie najwyższego miejsca jest bezpośredni awans na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio, dlatego Tunezyjczycy tego spotkania na pewno nie odpuszczą. Z drugiej strony mamy drużynę Filipin, która miała nieco zawirowań przed Mistrzostwami Świata. Nie wiadomo było bowiem, który zawodnik z dwóch naturalizowanych zagra w ich barwach. Jordan Clarkson ostatecznie zrezygnował z tej możliwości i oglądamy na parkietach Chin Andrew Blatcha, który na co dzień gra w lidze chińskiej. Nie jest on jednak na tyle dobrym zawodnikiem już teraz, żeby ciągnąć Filipiny do zwycięstwa. Dlatego stawiamy zdecydowanie na Tunezję i wykorzystujemy handicap w wysokości 8,5 punktu, który jest po bardzo fajnym kursie i go właśnie Wam wszystkim polecamy. To tyle na dzisiaj, dzięki i do usłyszenia następnym razem. Cześć!